Monika jest zła na koleżanki i zamierza spędzić całą przerwę z Filipem. Nie wie, że chłopak ją zdradza. Filip, co ty robisz? Prześmiałaś mi dopiero za godzinę. Chciałaś mi się z dziewczynami położyć przed matematyką. Zresztą jakie to ma znaczenie, całowałeś się z nią? Też sobie chyba pójdę. Nie, trzymaj się z dala od mojego faceta. Spoko, powiedział mi, że z tobą zerwał. Co? Jak mogłeś mi coś takiego zrobić? Przecież mówiłeś, że ci na mnie zależy. Monia, bo zależy mi na tobie. I dlatego całujesz się z innym i myśląc, że mnie nie ma w szkole, tak? Monia, zobacz, no nawet prezent ci kupiłem. Co mi po tym wisiorku, jak mnie zdradzasz? Nie zdradzam cię, Misiu, ja po prostu nie jestem stworzony do monogamii. Że co? Normalnie jestem chłopakiem i mam 18 lat. Zależy mi na tobie, ale nie mogę teraz się spotykać tylko z jedną dziewczyną. Czyli jednak chciałeś ze mną zerwać, tylko zapomniałeś mi o tym powiedzieć, zanim się przystałeś do tej innej. Monia, nie dramatyzuj. Nie chciałem z tobą zerwać, zależy mi na tobie. Chciałem ci tylko zaproponować otwarty związek. Słucham? Normalnie, bylibyśmy razem, tylko nie na wyłączność. Przecież wiem, co to jest otwarty związek. No to co ty myślisz? Nie, nie ma mowy. No Monia, błagam cię, byłabyś moją główną dziewczyną. Główną dziewczyną tobie chyba odwaliło. Jak chcesz, to się spotykaj z innymi, ale mnie daj święty spokój. Trochę na pałę rzuciłem z tym otwartym związkiem. No głupio wyszło, że mnie tak Monika przyłapała. Ale dlaczego ja mam rezygnować z innych lasek? Monika jest fajna. Myślałem, że jest we mnie tak zabujana, że to łyknie.